Zatem pytanie takie, czy Bronisław Komorowski próbuje coś ugrać już w kampanii wyborczej, konkretnie na Górnikach, bo do tej pory bardzo się dystansował. Dystansował się, bo ponieważ wiedział o tym, że napięcia społeczne rosną i to wejście w obszar napięcia wcale nie będzie służyło jego wizerunkowi, budowanemu troszkę na modłę Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli takiego dobrego wujka, który nie kojarzy się z niczym nieprzyjemnym przeciętnemu wyborcy. Natomiast trzeba tę sytuację widzieć lekko szerzej, bo proszę zauważyć, że Donald Tusk zostawił Ewie Kopacz tę całą politykę troszkę jak beczkę prochu. To znaczy uciekł do Brukseli w takim momencie, wydaje się, krytycznym, kiedy to wszystko już wrzało w dużym stopniu. I tu mamy cały szereg konfliktów społecznych, bo proszę zauważyć, że mieliśmy górników z kompanii węglowej, teraz mamy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Mamy do czynienia z blokadami dróg przez rolników. Niedawno mieliśmy gigantyczny konflikt z lekarzami. Zapowiadają protesty pielęgniarki i nauczyciele. Kolejarze, pocztowcy, hutnicy, a nawet filharmonicy. No, to może myślę, że ci ostatni nie będą mieli aż takiej siły ze względu na liczebność przebicia, ale jest też bunt na przykład profesorów, humanistów, uniwersytetów, jeśli mówimy o sposobie finansowania nauki. A więc jest tych grup coraz więcej. Oczywiście Donald Tusk sobie z tym radził, nazwijmy to od strony PR-owskiej doskonale. Robiło się w ten sposób, że izolowało się taką grupę, szła cała kampania medialna, która pokazywała od jak to górnicy mają wielkie przywileje i jak szybko idą na emeryturę, a to, że lekarze, prawda, nic nie robią, tylko też pobierają pieniądze. Rolnicy nabrali sobie kredytów na nowoczesne ciągniki, a teraz narzekają, nie mają za co spłacać. Taki wyizolować grupę, napuścić jak gdyby pozostałą część społeczeństwa, a później się dogadać na swoich warunkach. No właśnie, tutaj wejdę w słowo, panie profesorze. Dzisiaj Kidawa Błońska w Radiu Tok FM, przypomnę słuchaczom, że to nowa stara rzecznik rządu, mówi tak, gdy komentuje falę nastrojów strajkowych i protestacyjnych obywateli. Jest rok wyborczy. Najczęściej w roku wyborczym takie sytuacje mają miejsce. No i potwierdza to, co pan profesor mówi. Mówi, rzeczywiście są problemy, przez ostatnie lata nie były rozwiązywane. To powoduje śmiałość i tutaj uwaga, nie obywateli, ale niektórych polityków do tych działań, czyli już jest próba dzielenia. Zupełnie czym innym jest problem małej grupy rolników, którzy wyszli na ulicę. Dla mnie ważni są ci rolnicy, którzy usiedli do stołu z ministrem Sawickim, czyli znowu dzielenie. Później mówi, czym innym jest szczęśliwie zakończona próba stworzenia ustawy w Sejmie, która pozwoli wprowadzać plan naprawczy dla części kopalń, a czym innym jest sprawa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli znowu dzielenie. Później mówi tak, gdy mowa o przyczynach protestu naukowców. Skoro wszyscy upominają się o pieniądze, to naukowcy też, ja to rozumiem. W związku z tym po prostu każdy chce coś ugrać, bo jest rok wyborczy. Nie ma problemów w Polsce zasadniczo. Ludzie zarabiają świetnie, żyją świetnie. Cały czas jest zielona wyspa, emigracji nie ma. Tylko no, jest rok wyborczy, więc każdy chce jeszcze więcej zarabiać, żeby stawać się milionerem. No tak, tylko proszę zauważyć, że jeśli by Kidawa Błońska wymieniałaby jedną lub dwie grupy społeczne, to owszem, mogłoby to być skuteczne. To ja wiem, jak o nauczycielach się mówiło, ileż oni mają wakacji i mają tylko 18-godzinny tydzień pracy, zupełnie nie biorąc pod uwagę, ile muszą sprawdzać różnych konsultacji, wyjazdów z dziećmi i tak dalej. Po prostu ten tydzień naprawdę nie wygląda 18-godzinnie, ale napuścić na daną grupę społeczną. Ale jeśli wymienia się tych grup taką liczbę, to w końcu każdy do jakiejś grupy należy. Lub większość ludzi gdzieś się do kogoś w ten sposób z kimś się utożsamia. A jeśli tak, to skuteczność takiej propagandy jest mała. To stara jak świat metoda. Jeszcze ja pamiętam za czasów Solidarności mówiło się, że Solidarność to jest dobra, robotnicy są dobrzy, ale no, warchoły, prawda, ci, prawda, radykałowie,
którzy się tam dorwali do szczytów, to oni są źli i trzeba jednych od drugich oddzielić. To są stare metody. Ale wydaje się, że skuteczność maleje tego typu rzeczy. Ojciec jeszcze wymienił i kolejarzy, i pocztowców, wiele innych grup, które już czują potężne zagrożenie tą polityką. Bo powiedzmy sobie szczerze, Donald Tusk nie rozwiązywał żadnych istotnych problemów społecznych, również tych gospodarczych, lecz je przykrywał pewnym PR-em i kredytami. Ale jak widać, czy tymi środkami unijnymi, a widać, to już nie działa. I teraz myśmy niejednokrotnie mówili, że ten PR, czy ta propaganda, to jest taka, nazwijmy to, bańka mydlana lub wielki balon, który im bardziej jest napychany tym powietrzem propagandy, tym kiedy zderzy się z realną rzeczywistością, tym z większym hukiem będzie, wybuchnie. A ta propaganda, panie profesorze, cały czas jest kontynuowana, oczywiście inaczej niż Donald Tusk. Wydaje się, że mniej, że bardziej nieudolnie, ale jeżeli ja słyszę rzecznika rządu, który w imieniu przecież rządu, czyli koalicji PO-PSL, mówi o tym, że o tych protestach, że teraz mam nadzieję, że kryzys jest już na zakończeniu, ludzie poczuli się lepiej, chcą wiedzieć, że im się jakość życia poprawiła i to jest powodem strajków, że ludzie chcą wiedzieć, że im się, że poczuli się lepiej, no to ręce opadają. Przecież, można w ten sposób ludziom mówić? Przecież, czy oni mają ludzi za głupków? No tak, ale ojcze, jeszcze to mogło działać chwilę temu, teraz już nie działa. To dwa są ruchy, które są istotne. Z jednej strony Ewa Kopacz czuje nóż na gardle, bo nawet jeśli złagodzi konflikt z Jastrzębską Spółką Węglową, nawet jeśli jakoś uciszy rolników, to będzie miała kolejne konflikty, o których mówiliśmy, a do wyborów jest tych kilka miesięcy, więc ma gigantyczny problem, więc co robi? Robi pewne ruchy obyczajowe. Proszę zauważyć, że równolegle została konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet podjęta. Jest kwestia tej pigułki dzień po, jest kwestia in vitro i mówi się o związkach partnerskich, które mają być znowuż postawione na piedestał parlamentu zupełnie niedługo. Czyli przypodobać się tym lewackim mediom, żeby dalej ta propaganda mogła być kierowana pozytywnie pod jej adresem. To są te ruchy. A Bronisław Komorowski, wydaje mi się, że zdiagnozował, że jego zwycięstwo, które jest, proszę posłuchać programów, oni tam mówią w telewizorze, jakoby w ogóle wybory nie miały się odbyć. Wybory są niepotrzebne, tak, wybory są niepotrzebne. Nie, on jest zwycięzcą. Dają takie przekonanie. Ale pamiętajmy, że im bliżej wyborów parlamentarnych, w ogóle wiosny, tym tych konfliktów społecznych coraz więcej i może się okazać, że na jesień w ogóle ta koalicja przepadnie. I Komorowski toczy w jakimś sensie wyścig z czasem. On wie, że tutaj do maja to wszystko może jeszcze nie nabrać takich kształtów, takiego napięcia. I teraz oczywiście ten wyścig należy jak gdyby rozegrać w sensie PR-owskim i stąd wydaje się jego obecność między innymi na Śląsku. To znaczy miał zarzut od strony Dudy, że nie pojawia się, że jest prezydentem salonowym, więc stara się to przełamać, ponieważ to, jakie sondaże widzimy w telewizorze, wcale nie musi odzwierciedlać realnych poglądów Polaków. A więc zaczyna się pewien problem. Jak być kandydatem, ale nie być kandydatem do końca Platformy, stąd ogłasza, że jest kandydatem obywatelskim. Tak. A jacy obywatele go zgłosili, przepraszam bardzo, że jest obywatelski? Oczywiście, że nie jest, ale chce takim się kreować, ponieważ bycie kandydatem Platformy to może być już nie plus, a minus. Więc trzeba jak gdyby przejść na inne poziomy. I tu jest główna batalia. Wydaje mi się, że tam już ludzie nie śpią w tym sztabie spokojnie przy Komorowskim. Jeszcze do niedawna mówiono wszystko pozamiatane, w prosty sposób te wybory wygramy. Natomiast teraz zaczyna się wielka walka o te wybory, bo co do tych jesiennych, to naprawdę może być tak, że ta sytuacja nie będzie wyglądać tak kolorowo, jakby chcieli PR-owcy. Tomasz Nałęcz jest bardzo nerwowy rzeczywiście w różnych studiach telewizyjnych, doradca prezydenta Komorowskiego. A ta konwencja tak zwana przemocowa, która
została uchwalona przez Sejm i dana do podpisu prezydentowi. Co pana zdanie, panie profesorze, zrobi Bronisław Komorowski? Bo z jednej strony mógłby się narazić lewakom i byłby zmasowany atak środowiska na Komorowskiego. Z drugiej strony on chce uchodzić wizerunkowo jako katolik. Zresztą ksiądz biskup Ignacy Dec w imieniu Rady Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski wysłał list, w którym przypomina, że wcześniej był pan ochrzczony niż należał do jakiejś konkretnej partii. Co zrobi Bronisław Komorowski? No bo w sytuacji jest niewygodnej. Najlepiej byłoby to odwlekać po wyborach, no i skoro jest z PO, to podpisać. Dla Platformy Obywatelskiej oczywiście najlepiej. No i tak może zrobić. Bo tutaj proszę zauważyć, że te partie są budowane na zasadzie sprzeczności. Czyli mamy tak zwanych konserwatystów w jednej partii i tak zwanych aborcjonistów. I to się wszystko mieści. Pamiętajmy, że Palikot przecież do niedawna był w Platformie. Więc wszystko to, a myślę, że głównym kłopotem dla prezydenta Komorowskiego jest jednoznaczne stanowisko Episkopatu Polskiego. Bo tu już nie można mówić sobie, że tam Radio Maryja ma taki pogląd, czy jego publicyści, czy ojcowie z radia, ale tu mówimy o stanowisku Episkopatu, biskupów. A jeśli tak, no to przy podpisać tego typu konwencję i mówić, no ja tu jestem bardzo takim porządnym katolikiem i będzie bardzo trudno. To jest ważna sprawa, bo pomijając grę polityczną, to stanowisko biskupów ma fundamentalne znaczenie dla porządkowania pewnej przestrzeni publicznej i nazywania rzeczy po imieniu. I tu jest ten kłopot rzeczywiście, bo proszę zauważyć, że tak jak Ewa Kopacz się stara przypodobać środowiskom lewackim, tak Bronisław Komorowski stoi w tym tak zwanym rozkroku. Może to oczywiście odesłać też do Trybunału Konstytucyjnego, żeby się przekonać, prawda, że to wszystko dobrze. Trybunał pewnie to zaakceptuje, jak znam życie, no zobaczymy, ale niestety doświadczenia nasze nie są zbyt dobre w tej mierze. No i wtedy jakby wygrał już wybory, to spokojnie może to podpisać, powiedzieć, no rzeczywiście konstytucjonaliści to rozstrzygnęli, ja jestem w tej chwili, mam prostą drogę. To są tu się toczy walka z czasem. Stanie w rozkroku nie tylko w tej kwestii między na przykład protestującymi a rządem. Jedna noga, że wspiera protestujących, a druga noga, że wspiera rząd. To jest bardzo trudna sytuacja. Oczywiście da się to jakoś tam lekko manipulować, jeśli ma się media, ale równie dobrze można, powiedzmy, rozjechać się tak, że zamiast wielkiego zwycięstwa wyborczego będzie porażka. Panie profesorze, to jeszcze jedno takie pytanie związane z działaniami Ewy Kopacz, Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Otóż Bartłomiej Sienkiewicz został szefem Instytutu Obywatelskiego, który jest takim, no nazwijmy to, intelektualnym zapleczem Platformy Obywatelskiej, ma przygotowywać program wyborczy w roku wyborczym Platformy Obywatelskiej. Moje pytanie jest takie. Czy ludzie rzeczywiście już są tak zaślepieni, że nie widzą tego, że bohaterowie afery taśmowej, Bartłomiej Sienkiewicz wraca z całkiem dobrą pensją, nominowany przez Ewę Kopacz jako think tank dla Platformy Obywatelskiej, że Rostowski staje się jej doradcą politycznym, że Sikorski został marszałkiem Sejmu. No, kogo byśmy nie wymieniali praktycznie w tej aferze taśmowej, która została zamieciona pod dywan, oczywiście nie ma żadnych rozliczeń, taśmy z Wisły, prokuratura nie potrafi ich odczytać, w zasadzie nic się nie stało, wszyscy wracają, tak jak po Smoleńsku niektórzy byli nagradzani orderami, awansami i tak dalej, bo oczywiście państwo zdało egzamin, tutaj też znowu państwo zdaje egzamin i bohaterowie wracają. Czy na co liczą rządzący? Czy rzeczywiście ludzie już są tak jakoś, nie wiem, omamieni, niemyślący? Przecież to jest jakby rękawica rzucona w twarz społeczeństwu. Bartłomiej Sienkiewicz, który wraca na posadę, konkretne pieniądze, Ewa Kopacz mówi: Bartku, poprowadź nas do zwycięstwa. Liczą na to, że dzisiejszy świat,
Czyli współczesny człowiek jest bombardowany taką sumą różnych informacji i wrażeń, no nawet w niektórych państwach już nauka czy kształcenie studentów i uczniów już ma iść nie w kierunku nawet umiejętności, już nie mówimy o sferze poznawczej, czyli nawet nie umiejętności, ale chodzi o takie kształcenie wrażeniowe, czyli robić na ludziach pewne wrażenie, ale to tylko wtedy pozostaje manipulacja, no bo to są emocje, że to przebrzmiewa, tak, że no przed wakacjami był ten stan, no a dzisiaj to już ludzie żyją czym innym, wojną gdzieś tam na Ukrainie, może embargiem, może tym węglem, to są inne rzeczy, już nikt o tych osobach nie pamięta. Jeśli to się uda, to jest problem, jeśli to się uda, tak jak ojciec mówił, że da się w ten sposób żonglować nazwiskami i da się w ten sposób bez odpowiedzialności pozostawiać polityków, no to skutek będzie taki, że po następnej kadencji, na następnej kadencji, to już nikt w ogóle z niczym się liczył nie będzie. To już nawet jeśli wybuchnie jakaś afera, to się powie, a to i tak się wszystko wyciszy, to i tak się wszystko w prosty sposób wymarzy, jakoś tam się to zamanipuluje medialnie. Więc sytuacja od tej strony jest groźna. Pomijając fakt, czym lubimy danego polityka, czy nie lubimy, czy nam się to podoba estetycznie, czy nie podoba, to jest groźne, jeśli bierzemy pod uwagę demoralizację władzy. Ale to jest właśnie pytanie o myślenie, panie profesorze, bo też Joanna Kluzik-Rostowska wysłała list do dyrektorów szkół, w którym zwraca uwagę na warsztaty organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w szkołach. Przypomnijmy, nie za pieniądze szkół, bo one są darmowe dla uczestników. Z drugiej strony nie przeszkadza to prezydentowi chodzenie po szkołach i robienie ideologicznych pogadanek, seksedukatorów, genderystów, którzy za pieniądze unijne wchodzą do szkół. To nie przeszkadza. Natomiast tam, gdzie mowa jest o manipulacjach, między innymi o manipulacjach medialnych, o odbiorze przekazu mediów, jak można go czytać, na jakie pułapki są narażeni odbiorcy, no to pani minister wyraźnie i w ogóle tej koalicji PO-PSL i Bronisławowi Komorowskiemu, który z PO się wywodzi, przeszkadza. Bo wchodzą coraz większą ideologię. Niektórzy ci ministrowie są sami częścią tej ideologii, a łamanie sumień wielu polityków Platformy, bo przecież nie wszyscy chcieli za tą konwencją głosować i nie tylko za tą konwencją, w wielu innych miejscach to się dzieje, powoduje, że ludzie później tracą wrażliwość pewną na to, co jest dobre, co słuszne, jak się uczciwie zachować politycy. Natomiast w przestrzeni takiej, nazwijmy to, edukacyjnej, medialnej, toczy się regularna wojna ideowa. Oczywiście nie nazwałem tego ideologiczna, tylko ideowa, czyli o kulturę, o świadomość też człowieka. Ona się toczyła zawsze w sytuacjach, zwłaszcza kiedy mieliśmy państwo totalitarne na naszych ziemiach. Dzisiaj może nie ma jeszcze państwa totalitarnego, ale pewne tendencje tego typu się ujawniają i one są charakterystyczne nie tylko dla nas, ale dla wielu krajów zachodniej Europy, gdzie ta dominacja nowej lewicy jest przerażająca. I to się dzieje. To też warto też zwrócić uwagę na wagę tego, co zwiemy dorobkiem czy dziełami Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nich powstałych, jaką rolę odgrywa w obronie tego, co zwiemy kulturą narodową. Panie profesorze, a te 40%, które ma Platforma Obywatelska w najnowszych sondażach, gdzie o kilkanaście procent dystansuje Prawo i Sprawiedliwość, gdzie PSL rośnie w siłę. Górnicy, rolnicy, nauczyciele, kolejarze, pocztowcy, hutnicy, filharmonicy, naukowcy, przynajmniej humanistyki, no to są te grupy społeczne, które już protestują albo będą protestować. Atak na rodzinę z drugiej strony. Polska nie licząca się w polityce międzynarodowej. No i takie poparcie dla rządzących według tych ośrodków. Nie, to trzeba między bajki włożyć. Oczywiście nie wiemy, jaka jest skala tam tych wszystkich dokładnie, skala poparcia. Natomiast przed wyborami samorządowymi w Lublinie
kandydat Platformy Obywatelskiej na 2 czy 3 dni przed wyborami na łamach Gazety Wyborczej ukazał się nowy, przepiękny sondaż, gdzie tamten miał z Platformy gdzieś 60 kilka%, a z PiS-u miał tam kilkanaście, ledwie ponad 10 i później nagle różnice, pomijając wynik korzystny dla Platformy, ale różnice między sondażami a realnymi wyborami są rzędu 20 prawie%. To o czym my mówimy? To takie sondaże, to my sobie tu możemy sami stworzyć i będą o wiele bardziej prawdopodobne i bliższe prawdy niż temu, co się podaje. Niestety, gdybyśmy przeanalizowali, nawet sondaże, proszę zauważyć, w dniu wyborów, czyli te, które powinny się minimalnie tylko różnić od rzeczywistych, tak dalece odbiegały, że one tracą w ogóle sens. One są tylko elementem propagandy politycznej. To jest rzecz po prostu karygodna. Więc ja bym w ogóle się tym nie przejmował, sondażami. Nie sądzę, żeby było tak dobrze. Widać to i po nerwowości Ewy Kopacz, i po nerwowości środowiska skupionego wokół Bronisława Komorowskiego.